istotą spożywania posiłków białkowo-tłuszczowych na śniadanie jest ich wpływ, pozytywny wpływ na wydzielanie hormonów i neuroprzekaźników, które nas budzą, które dają nam energię na resztę dnia. I to jest najprostsze wytłumaczenie, dlaczego na śniadanie należy iść na śniadanie. Węglowodanów na śniadanie to jest jeden wielki bullshit, tak naprawdę kreowany przez jakieś stare szkoły. Po zjedzeniu węglowodanów stajemy się senni, stajemy się ospali, stajemy się zmęczeni. Bardzo fajnie jest, żebyśmy położyli się znowu spać, bo ja na przykład posiłki węglowodanowe jem przed pójściem spać. To co?